Dobry, z tej strony Gieniek, witam was w kolejnym odcinku z Gryfanzu 19, stare lata oczywiście. Lecimy sobie dalej z naszą pitą serią. I dzisiaj bierzemy się za uprawę podsiewu, bo już kurde, gonią terminy, jest środek jesieni, także już tego. To ogólnie ładnie wszystko, jak widać, ścinte, zebrane. No ale kto oglądał poprzedni odcinek u sąsiada, także będzie wszystko tam widział. Po prostu ja to sobie skosiłem, wszystko tam zebrałem. I do sąsiada w kiszunkę. I chociaż fajny spokój, jak będę w zimę sobie gospodarstwo przebudowywał, to tam, żeby jednak ta trawa była taka mniejsza trochę. Także lecimy sobie. Miałem dać nawóz jeszcze podkorzyć, ale stwierdziłem, że po co, skoro ten. Mam tam przecież, dałem gnój, także tam na wiosnę trochę sypnę nawozu najwyżej. I tyle. O, sam się coś robi, ma to. Chyba to ty. Zrobimy uprawę. I ogień. Dobra, stanę chwilę. Matko. Dobry. Dobry, co tam? Co robi sąsiad? Polorywkę dali, no. O, bo a ty wtedy nie miałeś tej gnoju danego? Był. Aha, czemu nie masz? Zmyło kapkie. Nie, to nie. Dawaj się tutaj przecież komię. No to jest 32. Ale czemu nie widać na polu? No to myłoby, by lało widzieć, to przemyło kapkę. Wciągło to. Czemu przeorałeś bruzdę? Znaczy to się mi. To się samo połączyło kapkę. A. Dobra, to sobie radę tą zagadama, nie? Jo. Jadź mnie stąd. Halo? No, halo śma. Dzień dobry. Goodbye. Kiszunka ładnie poszła wczoraj do nocy, my wodzili. No do nocy się wodzili, tam dać o jest, żeśmy przykryje się o pierwszy w nocy. Na ile było jazdy z tym przykrywaniem? No, ale na jakąś całą radę. Danila prawie wciągło do tego stylosu. Wciągło. Matka pompa też świruje. Ogólnie orki już sobie skończyłem na razie. Zostałem jeszcze tylko same na zimę, ale sporo to akurat jest tej kiszunki, także git. Zostało mi tylko same na ten. Na zimę tylko. To jedno moje wielkie pole dzierżawy. I takie tam malutkie. Także no, ja już jestem w domu, tylko a posiać. Trochę dorywki będę robił. Później to dzierżawę. Ja tam w ogóle miałem pojechać tam zerwać ściernisko, a tak nie ma kiedy. Miałem jechać wczoraj, ale u sąsiada jeszcze tam musiałem mu pomóc z tą kiszunką. Na dzisiaj stwierdziłem, że już bez sensu, tam już parę sobie to już uprawi, sobie już posieję i zaoram na zimę i tyle. I będzie święto. Ja. Słyszę, piłę to swoją 60, bo zaraz się rozpadnie. Nieprawda. Nieprawda. Ale na pewno nie przyjęcie. Ja tak trochę szybciej jadę, żeby tak ładnie mi to się wyrównało, bo świeżo co zaorane to tak. Świeżo, no, miesiąc. Nie, bo tydzień temu tam około orałem. Dwa. Jo, 10 zara. Może i jo. Gdzieś śpieszyłeś z tym. Chwasty mi tu kapki porosły. Tylko. No chwasty to masz wszędzie, nawet u siebie w domu. No, ty wygasiam, bo zobaczył ten dla nich. Gieniuś. Gieniuś. Ty kupiłeś Giro. No i Janko, powiem ci, ta zimia taka. No. Kuchnia fajna, Tigo. Ogólnie, pokropiło kapkę? No właśnie, ogólnie tam koło domu mam ten. Tam nie będę ogólnie tam wszystkiego uprawiać, bo tam też daje trochę owiec, na kiszonkę tam będę siał. Wiadomo, większą, tam sobie, tak obiektywnie tam gdzie jest taki mam ten malutki kawałek, to tam będzie ta kiszonka tam. Wow, dużo będzie naprawdę. Znaczy nie, no tam jeszcze trochę... Bo się nie wyrobisz. Będzie ty się jeszcze bijesz. Tego normalnego tego pola. No, no nie chcę też tak dużo, bo później będę miał, wiesz... Już normalnie kukurydzę. No, no, no. Co, skoszę go kukurydzę i gdzie to będę jak będę miał człowiek. Tobie to starczy na 5 lat, to. No, to wydam kapkę, to ty to sam to zjesz, kurde.
jak się dorobisz. No, a ty też w ogóle dużo zabierasz. To całym razie nie będzie się dało 60, bo nawet dwoma nawet nie będzie się dało. No to teraz będzie popatrz na siłę. Ja się jeszcze miszę w 60, to nie to ty. No a ja? Że dach ściąga, że fuck jest się dachem. A ty musisz z przodu szybę zdjąć. Jo, ty masz pleksę, a nie szybę, żeby to wejść. Co mam? Pleksę. Jebi. Wiesz co to? Nie. Takie szybopodobne, w sensie to plastik jest, ale takie podobne. A, dobra, to już wiem. Weź mnie, weź mnie tam. Robiłem. Cyklu. Żeby mnie było widać. Nie pomacham. Uśmiechnę się ładnie. Robiłem, że robiłem. A już raz spróbuję, zobaczyłem, że jeszcze tam kochał PSSD, czy nie? Czy mi ile nam tu zajmie? Ale no, chyba zrobię jeszcze. To mniej. Zobaczymy, jak to w tym czasie te pluny. No. Debila na już nie będzie stać i gnojem będzie sypał, jak urośnie od Bożemu. No. Ja robię tak niektórzy. W sensie, jak był ten kryzys, taki wiesz. Gnoju? No, jak był ten kryzys. Gnojem też, jak był ten kryzys taki, wiesz, to było, nie było tych nawozów w ogóle, albo drogi były. No. I to tak cieniutko sypali, albo gnojówką też. No to gnojówko to już prędzej, to płynne, to wsiąknie. No ale próbuję palić się działa, bo gnojem tak cienko, wiesz, sypali, żeby nie przygniotło i wiesz było. U was też tak robili? Nie no, no nie, ale tak widziałem, w technikach, nie. A to może tu fotomontaż pić na wodę. Nie, bo fotomontaż, to jest sobie jak fotomontaż. No to już się lepiej zamknij. Zważyj. Bo co? No, cię smurmi dojedzie zaraz na mną. No, widzisz, co będziesz żyła, jak strzela do reguł? W ekspertowym tempie. No. Ja sobie w ogóle rano sobie wstałem. Uchyliłem tam firankę. Patrzę, a tam sąsiad w gnoju czegoś szuka. Patrzę, w łapie coś mi tosi i do pyska ten gnój. Nie, to twoje fotki szukałem. Twoje fotki takie, dodrukowałem ci więcej przez noc. I zobaczył, że już jazdem bliżej przez okno, że tam, że ta firanka tam chodziła, to od razu ucik. Nie, pomyliłem się z tym, z Mitusiem. Jo. Przejem mu to pęc z tym, mógłby się zobaczyć. Jo. Coś tam będzie działo. Co ten Warchlowski może mi zrobić? Kamara Romowa Warchlowski. Taki mały. Już zimno się kapkie robi. Ma, no już teraz już isi, nie? Czudzi siąkę. Co? Czudzi siąkę. Jeszcze raz. Czudzi siąkę. Jo. Ja ogólnie sobie teraz kupię nowego John Deere'a w zimę. No, John Deere'a. Rower chyba ona by John Deere. A ty masz rower i... Wigel, czyli co? Nie, ty masz rower, pisze na nim cross i ty się chwalisz, że masz crossa. No. Ty Wigel, czy spłakałeś po skałkach i ci to złożył. No. To wyobraź. Złożył. Skarżę, to tak mi się składa. No co tak, tak, nim. Tak masz. I to tak do kanapki jakbyś się złożył, tak jak kanapę się składa. Głupia. O, mliczarnia, ty. A co zobacz jaka cena. Co za mliko? Ty, 1800 czujesz? Cisza cena. I czemu tak jest? Aha. Zobaczyłem też. 1800, ty. Kurde, jakbym tak nie no, ja to ogólnie będę w zimę mliko sprzedawał, ale cena przyjemna, nie? No. Dostojna. Jo. Ciekawe, jakie będzie cena. Mliko. Ty, najlepsza cena będzie pierwszy dzień zimy. Co jeszcze raz? Mówię, najlepsza cena będzie pierwszy dzień zimy. Mlika? No. To trzeba sprzedać pierwszy dzień zimy.
czujesz ty, Matt? No. Nie, ja nie będę jechał po tym uranem, bo wypadnę z tej kabiny. No. Gdzie? Realnie. Co? Nie pojechałem po krzaka jak ty. Jo, nie. A co? Pojechałem po gigantko kominy. Matko, ściągało. Danika na wesel była zarżnięta świnia. Co? Danika na wesel była zarżnięta świnia. Nie, teraz już przegiałeś. Tak, jakim sensie, ty to wszystko złorała? No. Jak mi to tak szybko? Bo ja umiem, a nie jak ty pomalutku tą 60-tyczką, żeby się nie rozpadła przypadkiem. Tak się widać wyraźnie. Daję rurę, ogień, pam. Mhm, jo. Piąty bieg i ogień. Weź, jak ty na piątce nigdy nawet po asfalcie żeś nie jechała, mi się boi. No. Ty już środką na szóstce jechać po asfalcie, wiesz? No, jest jaka to była prędkość? Bo ci nie mogłem opanować. Dobra, trzeba mnie nie denerwuj. Na to kończę, kurde twoje śmieszne gospy. Wow, George. Matias. Czekaj. O, dobra, gdzieś już idzie. Ale bokiem poszedłem. No i rozpadnie się to zaraz, wypadnie w kabinę na główkę. Rozpadnie się, cywil. Bo to nie ma. Nie. Tam już nie ma co się rozpadł, bo już odpadło, wszystko na ten skaj. Ale jakoś ma mieszkańcy mocniej niż twoje gówno. What? No właśnie. No. Jak kurde, jak ty zapniesz tą swoją zgrabiarkę i na dniu nie ma się skręcać. Nieprawda. A u ciebie co, nawet nie lepiej. Nie, skręca właśnie. Jo. No jo, tylko ty słabi, ale skręca. U ciebie nic, zero. U ciebie co, wyjdzie opony. Ja. Też jesteś wysy. No jest mi to, problem George? 13 minut mamy tak eleganckie, jeszcze jadę sobie tam koło chałupy. Wiesz, co? Nie, ach, chciałbym sobie posiał może. Dobra, teraz sobie posiaję już, bez kitu. Sobie posiaję i będę miał jeden problem z głowy, a tam już koło chałupy to już tam mam mniej, to tam... Tam sobie w nocy to ogarnę. Ty, mogę w łatkę siać? Nie wiem, pod znakiem? No ja się nie wiem. Przełamałoby to w kół. Nie no, chyba już bez przesady, czy bez kiedy by przełamało. Ciężko by miał. Co ty? Naprawdę. Naprawdę? Nie kłamie. Kłamiesz, nie wierzysz. Ej, co ja tam siałem w tamtym roku? Gdzie? Kam tam ku ciebie? Nie śmiej. Sięgasz? Mhm. Matko, bo tam przyczepę. Z tym ze zbożem, widać, że nic nie zwalałem, bo... Dobra. Trochę, żebym pogiął silnik, ale wjechałem. Władki będzie wsiadł? Nie, podobcyło. Ale zobaczysz, szybko ten poduł zmian. Jakby działa. Mówi, że to miałem jęczmień, ta? No. A to jak jęczmień się w tym posiedzi, to na to samo, jakbym bawełnę posiadł, bo rzepak, koło rzepak był przyjemny. Nie no, to jest straszne czas z tym rzepakiem. A to jęczmień wale. Znaczy pszenicę, mówisz, że miałem jęczmień tam, ta? No. No to jadę tam pszenicę zasiać. Wow. Dobra. Spokój się, George. No. Nagle bym sobie posiał, bo ja z głowy już. Ale ja jestem dumny. Wow. Debil jeszcze kończył orać. Masz problem? No.
No, nasze słowa. Dobra, Ciemnica, Łotin, pierwszy siebie w tym sezonie jeszcze. No pierwszy w sensie. A ci wiadę, co na te twoje pule później będzie znowu musiała uprawiać drugi raz. No nie, to jest słowo. Ale tutaj ta miza jest mała, nie? Bez kitu. No, bo trzeba pomiększyć kapkę może, nie? Nie, fajnie tak, tak ma, trzeba uważać, jak się sieje coś takiego, a nie. Jo. Muszę jo! Weź zrób ze 2 metry, bo ty się co roku worujesz to. Jo. Ty się worujesz. Ty się worujesz. O 2 palce zawsze za dużo. Ty worujesz, bo ostatnio widziałem sam. Ty linijką w tej wymierzysz to. No. Musi być równo, a nie. A tylko 5% nasion za jeden przejazd mnie to wzięło. To sinie to grubo, obali się mu to piętro. Co? To sinie za grubo i przyda deszcze i mi się obali to. Nie. Taki będziemy finał z tej imprezy. Nie, u mnie jest akurat przyjemny. No. Ja ogólnie jak kupuję nasiona, to jeszcze kupię takie lepsze, a nie jak. Ja lepsze ty, wow. No lepsze zawsze kupisz, a nie jak to ma to. Dobry żarcik. Tak, gdzie ty w ogóle siejesz? Gdzie orasz? Na dzierżawie tej takiej, co z wyjazdu tej ze wsi. Ale wiem. No ja to tam też mam mały kawałek właśnie. No, ale myślę, że... Ile tam w ogóle tych dzierżaw? Dwie. Gdzie są, że ty wziąłeś jeszcze jedną, bo ja tylko jedną. Nie. I to, ale myślę, żeby... Co tu chyba da się... Trawę na te dzierżawie, co tu mam. A zaoram tamte łąki i tam właśnie jest ten z górze elegancko. Nie wierzę ci. A co muszę wziąć pyskit jeszcze jedną tą? Tylko to było przyjemne. Jak ty w ogóle sieje trawę, tak wiesz? Zawsze możesz na jesień, na wiosnę. No ale w realu chyba nie do końca tak. W realu to... Na jesień chyba. No chyba na jesień. Żeby na wiosnę, żeby to wiesz. Rozkwitło trochę. Późnego lata do połowy jesieni. Kiedy? Od połowy późnego lata do połowy jesieni można siać. Ale farmingu akurat. Nie? Akurat. Nie, no dobra, ale tak ten. No, to mówię. No to akurat trawy sobie wezmę i tu na siebie będę siał. Ja trawy nie będę siał. Ja z tego tą małą moją łąkę przeoram i tyle na razie. I mi ja tutaj tak mam siana dużo, to jak chcę skoszę tą jedną łąkę... Ja też tam te łąki sobie przeoram i tam normalnie w górze sobie zasiję. Też. Jeden, tak oczywiście ten zburzę, tylko jeden rok, nie? No jo. Później znowu łąkę. Ja to może da się... Aha, nie da się, tak. Zależy co? Dobra, nie. Nie, bo chciałem, bo zapomniałem, że mam już kieszonkę, bo jakbym nie miał kieszonki, to bym da się robić tam owiec i bym na kieszonkę zabrał se. A, no bo przyjemne, no. Ale ty masz i tak kieszonki dużo, to są. No wiem, dlatego to teraz to nie. No ja w sumie jak ty wiesz, to też jadła to. Czyli zobaczmy zresztą ile ona zeźro. Może no. Zeźro akurat przez zimę. Nie no, nie zeźro, ale no zobaczymy ile tego będzie, bo jednak przecież owiec na kieszonkę robi gdzieś jak na początku lata. No słynne nawet jeszcze nie. Kogo no ale wtedy mogą się być pusta przecież, żeby bardzo dosypać. No jo. No. 5-letnik chyba w farmingu się nie bawiłem tymi prymami, tak? Czy to? Tak, no, 5-letnik chyba w farmingu się nie bawiłem tak z tymi prymami, żeby kiszonkę dawać albo coś prawą. Ja się zawsze tylko te siano. Ja się bawiłem trochę. Nie, ja to nie zawsze te siano dawałem. Czemu? No wiesz, nie wiem, tak nie wiem, co już. I on niby dba o krowy, ma to. Jaki lak? Uber pinałem. Motyki lak, halo? Co? Jaki lak mam? Czemu?
O, ja nie mam. Puściło, ty. Ja nie miałem, ja pół go odpinałem tylko. No to nie z masz pół widzę. Jo, faktycznie. Myślę, że ma tyle wszystkie miałem laga, a się, tak się wystarczy, że hej. Laga mózgu chyba. Leee, ja sobie wypraszam. Budaj. Co teraz będziesz robiła? Uprawkę robię tam i żeby zacząć te prawe. Ja sobie muszę beskidy wziąć jakieś, ale to na wiosnę chyba. Pole widzieli. Nie mam mieć zasiane. Nie no, zobaczę. Przyjacielem chcę zebrony piątki kupić. Po co ci brony? Nie możemy sobie tu uprawiać, szybci ładnie. Ja na brony przyjechałem, tylko takie ciężejsze trochę. Polowe takie widzisz na brony. Ja to jeszcze trochę i kończę to. Funkcję. Jeszcze nie no, jeszcze trochę może, ale no już tak w miarę blisko. Połowę już mam większą. No, okej, nie jedna tylko. I glansko, bo ja już posiadę to pole miał z głowy. Tam kochałby to moment pójdzie, bo tutaj tam kapkie. Git, powiem ci, idzie tu robotka. Kłamiesz, nie wziąć nic. Jo. Emil, znowu trawę posieje z takimi omijakami. Nie. Tak, bo ty tylko tak umiesz. Jo. Jakoś ładnie posiadł tego, to omijaków tysiąc na strzelał. Odezwał się debil. No zobacz, jak mnie pięknie posiane. Mhm. 500 mijaków wleki nie sieją. No jasne, zobacz. Boże, że myślę, jak to takie rzodkie, że to szło. Jo, a sypał lecz lepiej jak u ciebie. W życiu. No nie w życiu, tylko jo. Nigdy. Trzeba. Zawsze albo było przegnite. Jo. Albo pryś. Albo grzyż. A to mówisz o swoich, jo? To dobrze. Jo. Jak on zrobić miniaturę, żebym mógł zostawić dwa zdjęcia na jednym? Nie, musiałbyś to kombinować, ale nie da się zawsze tak. To jest jak to przecież robią tak niektórzy. To co, ale ty jakbyś zrobił te dwa zdjęcia, to nie to właściwie. Dlatego słuchaj, chodzi mi, żeby tak ładnie to zrobić. To postaw te. W ogóle deszcz, pa, ma być. To nie, że dwa zdjęcia, tylko co postaw, jak skończy odcinek. Postawisz 60 z siewnikiem i tam nie wiem, chyba tym. 60 z siewnikiem i nie, te, i Władka te i te zrobisz podcie. Nie. To nie wiem, jak to kombinuje. Ja chcę zrobić tak, że tak tego, żeby dwa było. No zrób, tak ostatnio. Była piękna, nie? Picavello. Co? Picavello, miałem naprawdę, no jo. Dzięki. Luzik. Przyjemnie tak. No ja akurat będzie wieczór, ja sobie zjadę już do domu. To zrobię. Jutro sobie posieję tamto i finał. Teraz byś chciał? Co? Teraz byś chciał od razu na odcinku, czy poza? Nie no, już poza, już nie później. Też chodzi, że tamto te moje pole widzisz. No nie wiem. Tamto kochałpy, nie? Tutaj to już mam kod ciebie, zostałem tam dwa razy, co nie cofnąć i będzie. Tak, jest ekstra. No.
tu koło ciebie trawę bym posiał na tym polu. W życiu. Czemu? Nie. Ja no nie chcę trawy. Lucernem posiał. Właśnie chciałem dodać dodatkowe uprawy, ale nie wiem jak to się dodaje. Na zichowy będę. Nie mam bardzo. No tam są przecież. Co za? Łamiesz, łamiesz. Znowu komuś powiesz. No tam by tam, tam są, nie? Tam te idzie, tak, tak. Dobra, szlap. Kłamiesz, kłamiesz. O, wiem. Kurde, bo ty ciężko, ci taki ciężar. Dobra, tam. Dobra, git. Posiadane motole. Co? No, wiesz jak jestem dobry. Tutaj jest. Naprawdę zapatrzyłam mnie twoja wypowiedź. Dziki. Czemu tyle tych swoich zdjęć to jest? Amazonie sobie podgarnąć. Jak człowiek. Twoje to co? Wypraszam. Czemu tak? Tak. No i pole posiane. O, dysz ma tole trzeba palać. Nie wiem, łatwo, łatwo, zamykaj się. No, bez kitu. Devil ma dach dziurawi mu kapie na nos. Co? Devil ma dach dziurawi mu na nos kapie. A u ciebie na oczy chcą ci to przesirać. Akurat trochę mi się maszynki umyją. Matko! Będę kończył to. No dzisiaj także... Dzisiaj sporo pracy żeśmy zrobili. Uprawiłem, posiałem sobie na pole pszenicy. Później od tej sobie jutro spoślej sobie tutaj cały zostawiam. Tylko gdzieś jak... O, gdzieś jak odtąd. I będzie sobie owiec na kiszunkę, o tą sobie też posieje pszenicę i tyle. A tutaj będzie orka na zimę też i dzierżawa orka na zimę. Gdzie w ogóle jesteś sąsiad? Na te dzierżawy ci wyjeżdża. A tu siejesz, tutaj widzę. Jo. Trawę? Jo. Jo. Dobra, także to będzie na tyle, śma.